Witam wszystkich. Mamy 11 kwietnia. Właśnie zaczynamy pierwszy dzień pracy w tegorocznym sezonie. Wjedziemy z nawozami. Pora wyjeżdżać. Rozsiewacz pożyczony od kolegi. Wchodzi tutaj jakieś 2 tony. No zobaczymy, mam jeździć jakieś 10 km na godzinę. Na szerokość około 20 metrów. Podobno mam wysiać 300 kg tym sposobem. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. I ogólnie wszystkie działaczki, które uprawiam, to są takie małe pola. Uroki Podkarpacia w obrębie, w którym ja mam gospodarstwo, no właśnie tak wyglądają. Nie ma większych pól. Trzeba sobie radzić jakoś na takiej ziemi, która tutaj jest. O, i za daleko. Nawóz drogi, byle nie do sąsiada. Ale tak, była tutaj kukurydza rok temu. Sporo słomy zostawiła. Pole ładnie odkwaszczone, materii organicznej powinno być całkiem sporo. Myślę, że jakiś ciekawy plon ziemniaków da radę się tutaj uzyskać. Nawożenie, tak jak wspomniałem wcześniej, 300 kg polifoski, dokładnie to jest ultra 8. Do tego wrzucimy jakieś 150 do 200 kg mocznika i w tym roku to musi wystarczyć. Nawożenie jest bardzo drogie, trzeba troszkę ograniczyć kosztów. Nie wiadomo, po ile będą płody. A na jakiś bilans ekonomiczny trzeba tutaj uzyskać jednak. Co się dzieje na rynku zbóż przez sytuację, do którą doprowadzili rządzący? Każdy widzi, jesteśmy zalani towarem. Kukurydza na chwilę obecną jest po 900 zł i tak nie ma jej komu podać. Ja mam umowy podpisane już 2 miesiące temu. W zasadzie towar dalej jest nieodebrany, czeka, chociaż miał być odbiór zrealizowany do końca marca. Wtedy jeszcze podpisywałem po 1060 zł. No, z obecnej perspektywy wydaje się to dobrą ceną, jak można powiedzieć. O takiej stawce, że jest dobra. Ale w momencie podpisywania wydawało się, że źle się robi, jednak były potrzebne już pieniądze na wiosnę. A tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba było tanio sprzedawać, a w dodatku nie ma gwarancji, kiedy to zboże w ogóle odbiorą. Jeszcze nie bardzo widzę, nie bardzo widzę, jak daleko ten nawóz rzuca. Nie wiem, ja nie lubię rozsiewać nawozów akurat. Przydałby się GPS. Działeczki bardzo małe. Całe szczęście są w miarę koło siebie. No ale o, tutaj mamy na przykład 37 arów. Sami dobrze wiecie, jak wygląda kopanie ziemniaków na takich małych polach. Mam 2 tony. Teoretycznie powinienem tym zrobić no niecałe 7 hektarów. Żeby chociaż się udało wycelować mniej więcej, to będę zadowolony. Ale no, stoi woda. Ogólnie jest mokra wiosna. O kurde. Jedziesz, jedziesz. No i jednak ten wjazd w pole jest za wcześnie. Nie myślałem, że są takie warunki. Tutaj nie widać, ale
chyba nie ma sensu robić takich kolein i odpuścimy sobie dalsze rozsiewanie nawozów. Ogólnie trochę trzeba będzie zrobić chyba na siłę w tym sezonie, bo no mamy już 11 kwietnia, a tutaj dalej jest nic nie zrobione. No ale nie, no na takich działkach. Widzicie jak to wygląda, no wszędzie stoi woda. Nie wiem kiedy się tutaj wjedzie. To jest wieloskładnik, więc mogę wjechać. Najwyżej mocznik tutaj poczeka. Dobra, pora zobaczyć jak nam to wychodzi. O, już po telefonie. Standard. Zrobiliśmy jakieś 3 hektary. Czyli powinno nam zostać ponad pół rozsiewacza. Zaraz się pokażę, czy jednostka miary jest dobra. Nie, wygląda ok. Wygląda ok. Tak można rozsiewać dalej. Żeby nie było, mam też parę większych pól, tak jak na przykład tutaj wjeżdżamy. Tutaj jest 3,5 hektara w kawałku. Tylko w zasadzie to pole było składane kilka lat i jest od paru właścicieli, na nim jest chyba 8 różnych numerów działek. Mi się udało to scalić. No i tak wyglądają wszystkie w sumie większe działki u mnie, że to jest składanka od wielu osób. Tego co słyszałem, właśnie najbardziej rozdrobnione gospodarstwa są w Mazowieckim, nie w Mazowieckim, w Małopolskim i no, Świętokrzyskiej Podkarpacie, tylko że nie południe, a zachód. Tutaj przynajmniej jest sucho. Zobaczymy, czy przegiętki też tak wyglądają. Ale myślę, że tak, że na tej działce się będzie dało. Może jutro wjechać kultywatorem, coś już wstępnie uprawić. Pasuje zaczynać, jeszcze nie mam nic, ziemniaków wsadzone. Ja ogólnie zawsze uprawiałem ziemniaki wczesne pod okryciami, pod włókniną, kiełowałem od 2 lat, to jest już drugi sezon, gdzie z tego zrezygnowałem. Wydaje mi się, że jednak nakład pracy do zysków, które z tej pracy wynikały, nie był zadowalający, dlatego z tego zrezygnowałem. Myślę, że do tego już nie wrócę. Tym bardziej teraz nastały takie czasy, że jest duży problem z ludźmi do pomocy w takich pracach sezonowych, jak rozkładanie włóknin, właśnie sadzenie ziemniaków, później zbiór tych ziemniaków na wczesne. No jeszcze jeśli kombajnem już można wjechać, to jeszcze ma to sens, ale ja pamiętam, no zbierało się ręcznie tego ziemniaka po dwurzędówce, to była tragedia. Tak, zdecydowanie tutaj będę jutro mógł wjechać, także pokażę wam dalszą część, jak uprawiam taką ziemię. Tutaj jest piasek, mozaika od 4 do 6 klasy, dlatego zdecyduję się pewnie wjechać z agregatem. Kurczę, dalej nie wiem, czy zamknąłem sekcję, czy nie. No tak, zdecyduję się tutaj wjechać agregatem uprawowym, biernym. To taki kultywator z wałkami strunowymi. Bardzo stara maszyna, ale wydaje mi się, że skutecznie taką ziemię uprawi, nie trzeba nic lepszego. Świeci słońce i nie widać, czy ten nawóz leci, a znowu dawka nie jest na tyle duża, żeby to się tak sypało ładnie. Się nieraz zastanawiam, a jeszcze nie zapamiętałem, w którą stronę mam otwarte, w którą zamknięte. Dobra, na dół otwieram. Trzeba zapamiętać. Ale dołki. O, na szczęście za rok już wchodzi uprawa bezorkowa.
troszkę nas do tego przymusili, więc w przyszłym sezonie nie będę miał takich przeboju z kolejnami. Aczkolwiek nie do końca mi się podoba, bo niektóre działki, które mam, uważam, że uprawa ogólnie orkowa jest dla nich bardzo wskazana, bo to są takie strasznie ciężkie, nie wiem jak je określić, rędziny, które wymagają, żeby ziemia przez zimę przeleżała w mrozie, żeby ją rozmroziło. To jest bardzo ciężka ziemia. Mam chyba nawet z orki na takich polach nagranie, można sobie otworzyć, ale jak będę na nich uprawiał, to podeślę wam, żebyście mogli też zobaczyć, o czym dokładnie mówię. Dobra, bateria nam się tutaj kończy, więc będziemy na dzisiaj kończyć. Jutro nagrywamy uprawę. Do zobaczenia.